Odeta na zmianę kolejności porządku obrad. Bardzo proszę o pojaśnienie. Bardzo zgodę wyraziła. Już nie będę pytał, kto się wstrzymał, kto przeciwny, bo wszyscy wyrazili taką zgodę. Także dziękuję bardzo Radzie. I w takim razie, proszę Państwa, przechodzimy do punktu 20. Także tutaj nałożymy na ustawę. A o zabranie głosu poproszę i omówienie tego punktu poproszę Pana Wójta jako osobę, która przygotowała się ten temat prowadzony. Bardzo proszę Panie Wójcie. A to się składa, że to dokładnie, Szanowni Państwo, tydzień temu o tej porze myślałem, że spokojnie dzielnie na urlopowy. Okazuje się, że to właśnie zastępczyni mówi z Łony, że niezbyt dobrą ma informację na środku, że jakaś niespodzianka jest i w koszelówce dostaliśmy, pani sołtys dostała również zaproszenie, niezorganizowane spotkanie. Jest propozycja powstania ośrodków dla cudzoziemców. No i padła liczba osób 200. No łatwo to się dzieli, bo tak 3 tygodnie temu, Szanowni Państwo, byłem na kongresie wójtów, burmistrzów, prezydentów i bardzo dużo było osób ze strony rządowej. I wiemy, że jeżeli coś pada w telewizji, jakaś informacja 7 tysięcy, 11 tysięcy, no to trzeba to jakoś to podzielić. No i chyba każdy patrzący i słuchający, to te 11 tysięcy z pełną powagą musi to przyjąć. Ja tak informację taką uzyskałem kilka tygodni temu, to zaraz wiedziałem, że to będzie duży problem dla gminy. Bo zawsze to powtarzam, że Państwo polskie, Polska składa się z gmin, województwo z gmin i powiat też z gmin. Jak mi nie patrzę na to, to też ten problem stanie się problemem gminy. Ale tych samorządów, tych gmin w Polsce jest 2400. Bo to jest bardzo istotna sprawa. Wojewoda mazowiecki i wojewodowie w całym kraju, tych 16 wojewodów, zwrócili się we wrześniu z zapytaniem do wszystkich samorządów o wolne zasoby albo nie do poszczególnych wójtów, burmistrzów. Z naszej strony odpowiedź była negatywna, bo na tą chwilę takich zasobów lokalowych nie posiadamy. Nie wiem, jaka jest procent wójtów, burmistrzów, tych samorządów 2400, jak powiedziałem wcześniej, jest w Polsce, jakie były odpowiedzi. Ale to była jasna odpowiedź i każdy w jakiś sposób odpowiedzialny samorządowiec liczył się z tym, że i wsłuchiwał się w media, mówię w media, bo ze strony rządowej było wielu ministrów i żaden na ten temat nie odpowiedział, mówiono nam, że jest to sprawa przyszłościowa. To troszeczkę się wszyscy uśpili. Właśnie tydzień temu taka informacja do mnie dotarła. O 14.30, czyli w środę, czyli jak jutro, było to spotkanie w ośrodku Zacisze, bo tutaj mówimy, na tym ja to nie rozszerzę, taką propozycję tego spotkania złożyło Zacisze. Udaliśmy się na określoną godzinę. Na tym spotkaniu było kilka osób. Nie wszyscy skorzystali z zaproszenia. Wszystkie osoby znane. I dwóch panów, ja myślałem, że na tym spotkaniu, bo to koleżanka by tak coś mówiła, że na to spotkanie przyjedzie przedstawiciel wojewody, ale nie przyjechał. Dwóch takich panów, prawników, dość młodych, tak nasz tutaj pan mecenas. I ja się zwróciłem do nich i powiedziałem, czy to jest przedstawiciel pani premier Ewy Kopacz, a drugi przedstawiciel Beaty Szydło. W tej chwili jesteśmy w takiej rozterce, nie wiadomo z kim rozmawiam. A oni mówią, nie, oni prowadzą prywatny biznes i mają ośrodki wszystkie tam w jednym ręku w Polsce. Nie wiem, czy wszystkie, czy nie wszystkie, no przecież mnie do głowy nie zajrzymy.
i tu się kręci taki biznes w tych tematach uchodźców. Dla naszej gminy ta propozycja, właściciel ośrodka po prostu przedstawił swoją propozycję. Ja myślałem i zaraz skomentowałem to w ten sposób dla tych wszystkich zgromadzonych na tym spotkaniu, że w tej miejscowości, w Koszynówce, obowiązuje prawo miejscowe, które jest oceniane w skali kraju na bardzo wysokim poziomie. Na bardzo wysokim poziomie. Nawet tutaj pewne organy ścigania to sprawdzały, bo jak wiecie Państwo, nie tak dawno przejęliśmy 34 hektary wokół jeziora Zdworskiego, ale po to, żeby po prostu wszystkim mieszkańcom naszym stałym, jak i tym, którzy po prostu dokonali zainwestowań turystycznych, żyło się bezpiecznie, fajnie, przyjemnie i ten wypoczynek, żeby był radosny. To prawo miejscowe stworzyliśmy takie dla turystyki, sportu, rekreacji i wypoczynku. Lepszego zapisu nie można. I takie zapewnienie. Ja proszę Państwa, tu koleżanka zadzwoniła, przewodniczącego dzwonię, że tu taki zapis w tym planie zabezpiecza nam pewne bezpieczeństwo. Zanim się spotkałem w ośrodku Zacisze, spotkałem się tego samego dnia ze starostą płockim i z jego wszystkimi służbami. I zadałem pytanie panu staroście, jak sobie wyobraża zmianę sposobu użytkowania tego dokumentu, czyli na podstawie tego miejscowego planu zagospodarowania. A więc każde inne zagospodarowanie, jak turystyczne, wypoczynkowe, wymaga zmiany sposobu użytkowania. Ale ten dokument, wszyscy z branży, to też się dobrze składa, że ja też z tej branży pochodzę, jednoznacznie określiliśmy, że na takie inne przeznaczenie stałego zamieszkania, czy na ileś tam lat, musi być zmiana sposobu użytkowania tych obiektów. Proszę Państwa, operuje już wszystkich tych obiektów. Wszystkich tych obiektów, nie dotyczy tylko Zacisza, które zostaliśmy zaproszeni, ale wszystkich tych obiektów, o których tutaj po prostu mówimy. Natomiast tych dwóch panów lekko się uśmiechało. Ale padło takie stwierdzenie i ja swoje zdanie wyraziłem i ponieważ już przez te 24 godziny opinia była bardzo negatywna każdego, bo nie mówmy tu o Koszynówce, bo to dotyczy to całej naszej gminy i po prostu nie tylko naszej gminy, bo już po prostu ten temat później powiem, już jest w wielu gminach, już są obrady, już są po prostu pewne decyzje samorządów, gdzie wszyscy się jednoczymy i chcemy zdyscyplinować stronę rządową, że w tym temacie trzeba poważnie rozmawiać, bo zdajemy sobie z tego sprawę, że to jest bardzo poważny temat, odpowiedzialny i wszyscy bardzo poważnie do tej sprawy podchodzimy, bo to dotyczy ludzi. Ale nie można robić w ten sposób, jak ja się zapoznałem z taką opinią, panie wójcie. Ale pan, ja tu w swoim oświadczeniu piszę też o tutaj, państwo, którzy byli, niech posłuchali. O takiej sytuacji, o takim powstaniu ośrodka, to pana jest taka rola, przyjąć oświadczenie tylko danego właściciela tej posesji tego ośrodka i pan po prostu tylko przyjmuje to oświadczenie i to jest wymagane do przetargu. I teraz, proszę państwa, nie wiedzieliśmy o tym przetargu. Ale zaraz po powrocie zaczęliśmy grzebać na stronach, od razu to tak trafiliśmy, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i okazuje się, że jest tam wspaniały urząd do spraw cudzoziemców i 22, jak to się składało, prawie przed ciszą wyborczą, o 11:58 puszczono przetarg na cały kraj dla utworzenia 10 ośrodków dla cudzoziemców. I jest 10 wymogów. Jeden z tych wymogów, jaka jest rola samorządu, rady, społeczeństwa, nas tutaj wspólnych? Nie, tylko przyjąć oświadczenie, że takie coś ma być. No to jest po prostu szok, to jest takim czymś, ja się nie spotkałem nigdy, jak tylko po prostu w administracji pracuję, takie niespodzianki, żeby dla samorządu po prostu to było. Bo to, jeżeli dotyczy to 200 osób, w Płońsku się mówi o 600 osób, o osobach i tak dalej, to też ta prasa tu już pisze i tak dalej. Ale to nie jest, to później pan kierownik może to rozszerzyć,
są dyrektorzy, dobrze, że ilość oświaty, jest pani dyrektor i przedszkola, bo to nikt nie jest, nie jest w stanie odpowiedzieć na pytanie, kto trafi do takich ośrodków. Czy dzieciaczki małe, czy większe, czy różne inne osoby. I tymi osobami, no niestety, ale samorząd po prostu musi się po prostu w sposób odpowiedzialny zająć. I dlatego taka niespodzianka, taki przetarg, który, tak to jest konkretnie, zamówienie, które jest ogłoszone, żeśmy się dowiedzieli na drugi dzień, właśnie, że takie coś jest, bez żadnej konsultacji i przeczytaliśmy tych 10 tych wymagań, to naprawdę to jest całkowicie pominięcie samorządu. My jako pierwsi w regionie, ponieważ jesteśmy członkiem Związku Gmin Regionu Płockiego, tam jest 19 gmin, jak i stowarzyszenia 12 gmin, dowiedzieliśmy się jako pierwsi, że taka sytuacja jest. I w związku z tym tego samego dnia zorganizowałem kilka spotkań z kolegami wójtami, burmistrzami w tym temacie i zaczęła się mocna, intensywna praca w tej sprawie, ponieważ takie zaskoczenie rządowe było niesamowite. Oczywiście teraz jesteśmy w taką sytuacji, już organizujemy spotkania na tą chwilę, bo generalnie ta forma, która została przyjęta, jest nie do przyjęcia przez nas wszystkich samorządów, bo my musimy po prostu o wszystkim wiedzieć. Jeżeli mamy być w sposób odpowiedzialny, ten problem rozwiązywać kraju i Europy, to na litość boską musimy o wszystkim wiedzieć i decydować. Bo to jest, proszę Państwa, to są osoby, to są ludzie, to są dzieci. I to po prostu w skali kraju musi być w sposób profesjonalny, pięknie, ładnie zrobione. Ale nie w taki sposób, jak tutaj strona rządowa planuje. To jesteśmy w tym okresie przejściowym, ale mam nadzieję, że już adresy osoby padają i my jako wójtowie, burmistrzowie już jesteśmy, organizujemy się, już jestem członkiem Zarządu Związku Gmin, zorganizowaliśmy walne zgromadzenie Związku Gmin Regionu Płockiego. Nie patrzymy po prostu na rządzących, nierządzących, zapraszamy wszystkich parlamentarzystów, całą dziesiątkę, bo taka dziesiątka została wybrana w naszym tu regionie, na to walne zgromadzenie, które się odbędzie w niedługim, krótkim czasie. I chcemy po prostu powiedzieć, w jaki sposób nowy rząd planuje ten temat rozwiązać. Czy my mamy tylko z nienacka wykonywać te wszystkie tematy i po prostu mnóstwo nerw wprowadzać i zdenerwowania, bo zobaczcie Państwo, ile ci mieszkańcy po prostu zebrali podpisów, mnóstwo telefonów jest takich, którzy chcą ludzie chodzić, zbierać podpisy i tak dalej. Wszyscy są zdesperowani, wszyscy po prostu boją się całego tego tematu, bo nie w ten sposób, bo któryś stary z kolegów powiedział w Serowsku, powiedział tak, proste. No jeżeli to nie wiecie, drodzy Państwo rządzący, no to jeżeli to ten kraj ma rozwiązać problem, no to po prostu jeżeli już nie ma chętnych, to narzucić po prostu z góry na te 2400 gmin i to proszę Państwa niech przypada to po 3 osoby, czy po 4, do Warszawa 60, no wiecie Państwo, proporcjonalnie, no bo przecież to inaczej nie rozwiąże, no przecież to jest matematyka. Ja nie będę się cieszył w ten sposób, że kolega wójt, który bardzo smutny odjechał z Duninowa i z Gostynina, że ja będę się cieszył, że my tutaj opanowaliśmy 8 naszych ośrodków, które według nas spełniają takie warunki zgodnie z tą ofertą, bo według nas nie spełnia żaden wymogów zgodnie z naszym prawem, bo to jest nasze prawo, które w Koszalówce i w innych miejscowościach obowiązuje i to zgodnie z konstytucją powinno być uszanowane, a nie ktoś z tego urzędu sobie wytyczne daje i pomijając prawa miejscowe. I koledzy właśnie odjechali też zasmuceni, ponieważ jest to problem bardzo poważny. Chciałem Państwu powiedzieć, że my bardzo ciężko pracujemy od wielu, wielu lat. Jak mówiliśmy na tej sesji już nieraz, zrealizowaliśmy dwie strategie. Obraliśmy w 2002 roku, w 2001 kierunek turystyczny. Jest to ciężki kawałek chleba, naprawdę, ale nie pomyliliśmy się. Pracujemy bardzo intensywnie, mocno i wyprowadziliśmy gminę z ostatniej setki do złotej setki. I dlatego też wiadomo, że
no, ktoś tam u góry sobie pomyślał, że najlepiej po prostu uderzyć w ośrodki, zbudować takie zamówienie, żeby po prostu rozwiązać sobie sprawę krajową. A to nie do końca jest zgodne z naszym kierunkiem. I również ta trzecia strategia, która ma obowiązywać do 2020 roku, również bardzo podkreśla nam szczegółowe zadania, które mamy zrealizować i tą turystykę rozwijać. Dlatego też będziemy tutaj bardzo mocno protestować. Ja się bardzo cieszę, że no to tak to się złożyło, że ta sesja jest. Na wszystkich komisjach, które Państwu przedstawiałem, nie znalazłem osoby, która by miała inne zdanie. I chciałem tutaj też podkreślić, że my się nie uchylamy od tego problemu, który ten kraj musi rozwiązać. Europa musi rozwiązać. To nie jest łatwa sprawa. Zobaczcie Państwo, jaki to jest duży, gigantyczny problem. Ale niech to będzie zrobione w sposób demokratyczny i w sposób odpowiedni, proporcjonalny do wielkości gmin. Bo takie wydanie, jak się nam tutaj proponuje, bo też mamy właściciela tego ośrodka, to zabija po prostu nam całą turystykę. To nie jest to taka prosta sprawa, bo troszeczkę tej Europy śledzimy i tak dalej. Bo teraz proszę zobaczyć, że nie, może być to jeden ośrodek, czy dwa, czy trzy, ale proszę Państwa, niech będzie to jeden ośrodek, zdecyduje się, to te pozostałe pięć ośrodków, one nie mają co szukać w tym miejscu, w tym rejonie. To znaczy ja też bym po prostu się naprawdę obawiał, mieszkańcy tej miejscowości turystycznej po prostu się w jakiś sposób poruszą. A o tym trzeba mówić. To nie jest taka prosta sprawa, trzeba po prostu się dowiedzieć, jak jest w innych krajach. I to jest bardzo skomplikowany, ciężki temat dla kraju, ale muszą to na barki wziąć odpowiedzialność wszystkie jednostki samorządowe w kraju. Tak to jest. Natomiast w tym wypadku to naprawdę jest to bardzo tragiczne dla naszych gmin. I tu się cieszę z podejścia tutaj Rady. Mam tutaj również, też bym chciał, żeby się sołtysi wypowiedzieli na ten temat, ale forma, jaką tutaj przyjął rząd, jest nie do przyjęcia przez samorząd. Ja chciałem Państwu powiedzieć, że w tym krótkim okresie czasu spotkałem się z wieloma samorządowcami i również bardzo krytycznie podeszli do tego tematu. Tak przelotowo z marszałkiem województwa, który nie ma tego tematu. I zadałem pytanie, no słuchajcie, drodzy Państwo, no nie może tak być, że ja zadaję pytanie marszałkowi, a marszałek nie wie o takiej sytuacji. Słuchajcie, marszałek województwa mazowieckiego, bo też człowiek, no przecież nie siedzi non-stop w komputerze, ale jego służy i obserwuje wszystkich działań, które są, bo jeżeli ktoś działa z ukrycia, no to naprawdę człowiek nie jest w stanie się dowiedzieć o takiej sytuacji. I pan marszałek również się włączył w ten temat, żeby rozmawiać i pomagać w rozwiązaniu tego tematu. Także organizujemy walne zgromadzenie Związku Gmin, nadzwyczajne. Będziemy zajmować stanowisko. Na pewno zobaczymy, jaka będzie obecność naszych parlamentarzystów w ziemi płockiej. Jak powiedziałem, ich z 10. Czy jak będą po prostu na ten temat się wypowiadać. No jeżeli po prostu nie zjawią się, bo też na to można liczyć, bo przeważnie to tak ja tak po samorządowo mogę Państwu powiedzieć, że przed wyborami raczej w komplecie by się zjawili, a teraz to już jest różnie bywa. Sprawdzimy to, bo ja taki jestem, że sprawdzamy i zobaczymy po prostu z tej dziesiątki, będziemy mieli okazji posłuchać po prostu, jak widzą w rozwiązaniu tego problemu. Jeżeli po prostu tego, to też będzie bezskuteczne, już mamy podane te nazwiska nowych rządzących, również będziemy docierać do Warszawy, do nowego wojewody, też tam poznamy go za chyba godzina i będziemy ten problem po prostu przedstawiali. Nie pozwolimy na to, żeby ktoś rozwiązywał problemy poza wiedzą społeczności lokalnej. Wszyscy jesteśmy razem zjednoczeni w tym temacie. Tak się po prostu nie rozmawia i nie stawia się pod murem po prostu naszych samorządów, bo i tak my dźwigamy bardzo duże ciężary, ale coraz więcej przychodzi takich niespodzianek, że dobra, macie to zrobić, dziękuję, do widzenia. No niestety, nie tędy droga, bo proszę sobie wyobrazić, mam tu oświatowców. Nic nie wie, bo ja zadam pytanie, a dobrze, no już jak w tej 200 kto to będzie, bo przecież mamy dyrektora.
I proszę sobie, niech sobie oni rozwiążą, że tych dzieciaczków jest tam 40 dzieciaków. Proszę rozwiązać sobie i porozmawiać z 500 rodziców czy 1000 rodziców, że mamy po prostu do rozwiązania ten problem. Nie. My śledzimy narodziny dzieci w tym roku i myślimy z dyrektorem, jak rozwiązać problem za 4 lata, bo to dziecko za 5, za 6 lat po prostu dzieci będą chodzić do szkoły, żeby te problemy lokalowe wszystko rozwiązywać. A nie za 2 tygodnie, przepraszam, no za 3 tygodnie, bo tutaj wyczytuję, że już sposób realizacja od 1 grudnia 2015. No to już jest szaleństwo, ja tak zawsze sobie myślałem, że ten temat mocno ruszy w Polsce, gdzieś tam maj, kwiecień, coś takiego, a tu się czytam w tym zamówieniu, że może być już funkcjonowanie tego zadania z dniem 1 grudnia 2015 roku. Czyli powiem szczerze, przedszkola również, że tutaj dyrektor podpowiada, aby przecież to w różnym wieku i przedszkolaki i tak dalej, to jest bardzo poważna sprawa, jeżeli ma państwo polskie rozwiązać to, ten temat bardzo poważnie, to bardzo poważnie po prostu trzeba rozpocząć od tych wykonawców, a wykonawcy to są przeważnie te najgorsze sprawy w Polsce wykonują samorządy. A chyba to dokładnie wszyscy wiemy, że najbardziej w tym 25-letnim udało się po prostu ta samorządność, której radzimy sobie ze wszystkimi tematami, ale powiem szczerze, się zastanawiałem wiele, wiele godzin i nawet i nocami, jak ten temat rozwiązać. Szanowni Państwo, jestem bardzo doświadczonym samorządowcem i koledzy, z którymi się spotykałem, ale każdy po prostu...